Właśnie pana. Zaprowadzić mnie do więźnia. Oczywiście. Tędy, proszę. Jeśli potrzebny ci był statek, trzeba było spytać. Mapa do Skywalkera. Wiesz, gdzie się znajduje. Pojęcia nie mam, o czym mówisz. Dokąd ją zabrał? Niczego ci nie powiem. Myślisz, że okręt cię ochroni, że tu jesteś bezpieczny? Nie jesteś. Jedi. Właściwie czemu mi pomogłeś?
do mocy. Moc przywiodła cię do starca. Gdzie ukrył mapę do... Byłeś głupcem, wracając tutaj. Tak cię znaleziono. Vardos. Tam zniszczyłeś swoją rodzinę. A teraz ja zniszczę ciebie. Ja się oprę. Mapa. Nic, nic. Nie mogę! Powiedz, dokąd Lord Santeca zabrał mapę. Bejora. Wziął ją na Bejorę. Po co przyszedłem? Jest twój. Posprzątaj tu. Jak się masz, Del? Oszczędź mi kurtuazji, Husk. Wiemy, jak to się skończy. Może daruj sobie odwagę. Bo ty przestałeś już być żołnierzem. Jesteś zwykłym tchórzem. Przehandlowałeś broń. Za co? Ojcostwo. Przewóz rzeczy na Korwusie? Aiden może i mnie zdradziła, ale ty, Del, mnie po prostu zawiodłeś! Ty! Zawiodłeś. Wszyscy się zmieniamy, nie? Na przykład ty. Kiedyś nie żyłeś. Może Aiden potrafi wszystko, ale zabić mnie. Najwyraźniej nie. Husk. Gideon. Proszę. Nie ścigaj jej. To się źle dla ciebie skończy. Proszę.
Projekt po drodze może postępować dalej? Przeciwnie, Gleb. Odszukałem cię, bo kiedyś byłaś dla mnie przydatna. Odbudowaliśmy twój dom i pozwoliliśmy koncernowi Ginata kontrolować układ. A ty w zamian doprowadziłaś do opóźnienia i pozwoliłaś, by ktoś odkrył nasz plan. Wypadek przy pracy, zapewniam cię. Moi ludzie przeniosło trafię na Kilio. Nie pozwolimy. Potrajemy wysiłki na Atulii. Jednak dla pewności zostawię z tobą kilku moich ludzi. Dopilnuj, żeby pochowano Delamico i jego załogę. Ale Korwusa nie ruszaj. Wiesz, że to ją tu sprowadzi. Na to właśnie liczę.